Uprzemysłowienie naszego kraju dodatnio wpływa na unowocześnienie rolnictwa. Rolnictwo otrzymuje coraz więcej nowoczesnych maszyn, narzędzi do uprawy roli, nawożenia, ochrony roślin. Niewiele jednak pomoże pomoc państwa zwiększone dostawy nawozów, maszyn, środków ochrony roślin, jeśli postęp i wiedza rolnicza nie dotrze do każdej wsi, do wszystkich gospodarstw. O coraz lepsze metody gospodarowania, o właściwe wykorzystanie środków produkcji i wprowadzanie postępu, wspólnie z wieloma organizacjami i instytucjami działającymi na wsi, ma dbać Gromadzka Służba Rolna. Agronom i zootechnik to doradcy rolnika i organizatorzy produkcji w gromadzie. Gromada Brzyków w powiecie łaskim liczy 769 gospodarstw. Tu agronomem jest absolwent technikum rolniczego Jan Ciechanowski. Przedstawiam mapkę wsi Brzyków pod względem zawartości fosfor i potas. Te czerwone kółeczka, jakie widzimy na mapie, to zła zasobność fosfor. Jeśli chodzi o żółte kółeczka, prawda, widzimy bardzo liczne, to stanowi średnią zasobność fosfor. Jeśli chodzi o dobrą zasobność fosfor, te granatowe, prawda, granatowe kółeczka, to stanowią dobrą zasobność. Widzimy, że tych drobnych, okrągłych kółeczek granatowych jest stosunkowo mało. W związku z tym powinniśmy dołożyć starań i intensywnie nawozić, szczególnie nawozami fosforowymi. A obecnie prosiłbym o dyskusję. Proszę pana agronoma, jaka pszenica, jaka odmiana... Gdy rozpoczynałem pracę w Brzykowie, na masowych szkoleniach niewielu miałem słuchaczy. Obecnie nie mogą się już pomieścić w agronomówce. Zajęcia przeniosłem do szkoły. Staram się przekazać te wiadomości, które rolnik może wykorzystać w gospodarstwie w codziennej pracy. Myślę, że dlatego rolnicy chętnie przychodzą na szkolenia. Zboża w mojej gromadzie przezimowały nieźle. Tylko w kilku przypadkach zostały przyorane. Rolnicy sieją już tam jęczmień. Udało mi się ich do tego nakłonić. Opracowuję właśnie plan wapnowania. Z rolnikami, którzy mają zakwaszone gleby, trzeba ustalić dawki i rodzaj wapna, powierzchnię pól, które mają być wapnowane. Pozwoli to ustalić zadania dla GS-u i międzykółkowej bazy maszynowej, która rozsiewa wapno w całej gromadzie. Rozmowy takie muszę przeprowadzić przede wszystkim z tymi, którzy jeszcze nie są przekonani o konieczności wapnowania. O, widzi pan, jeśli chodzi o to poletko, to proszę pana, ta działka jest zakwaszona. Widzi pan, że tu odczyn jest kwaśny, pH 4 do 5,5. No tak, zakwaszona. Panie agronomie, czy to konieczne jest, to wapnowanie tam? Bezsprzecznie, proszę pana. Jeśli chodzi o rodzaj wapna, to wie pan, stosunkowo gleba dobra, więc wapno tlenkowe damy. Muszę zwiększyć powierzchnię upraw jęczmienia i pszenicy. Dają one wyższe plony i lepiej wykorzystują wysokie dawki nawozów. Żyto przy takich dawkach zaczyna wylegać. W ubiegłym roku przekonałem Pawłowskiego, aby zamiast żyta zasiał pszenicę. Glebę miał nie najgorszą. To dobry gospodarz, ale ostrożny. Jak też wygląda ta jego pszenica teraz, wiosną? Przezimowała nieźle, ale chwastów zbyt dużo i gleba już zaskorupiała. Gdyby zebrał mało, będzie to zły przykład dla innych. Muszę z nim porozmawiać, dopilnować, aby wykonał bronowanie, odchwaszczanie i nawożenie pogłówne. Dzień dobry. Dobry. Byłem na pana poletku z pszenicą, tam wystąpiły chwasty. Musimy dokonać oprysku. Miałem wypadek z owcem, że panie... My mówimy o pszenicy. No... No dobrze, no ale mnie to też boli, że te opryski nie są skuteczne. Może i na tą pszenicę będą działać tak samo, gdzieś te dawki stosują, panie, nieakuratne. No a wie pan, jakim to środkiem były opryskiwane? Tego już nie pamiętam. Bo widzi pan, jeśli chodzi o zboża jare, powinniśmy je opryskiwać chwastoksem lub dikoteksem. No to dobrze, ale to jaką tą dużą dawkę dajecie? Zastosujemy mieszankę herbicydów, to jest pieliku z chwastoksem,
Kieliku damy około 1 kg i chwastoksu 3 kg. No dobrze, to się zgadza, proszę pana, to jak będziemy się umawiać? Czy ja mam zamówić opryski, co pan już łatwi? Pan zamówi, no to dobrze. Opryskiwacz, powiedzmy. O, na który dzień? Tak jest. A pan tam mniej więcej już dopilnuje, pan będzie też. Tylko ta pszenica wymaga jeszcze nawożenia pogłównego. Zastosujemy gdzieś 20 kg w czystym składniku azotu. To niby saleczaku? Obojętnie, może być saleczak, może być saletra. No z tym, że jeśli saleczak, to musi być zabronowany. Dobrze, a może pan mi powie, a jakby lekkie bronie, czy ciężkie? Tutaj ciężkie brony. Nie zaszkodzi? Powyrywa? Nie powyrywa, ze względu na to, że pszenica się krzewi w okresie wiosennym. Do dobrej roboty najłatwiej jest namówić gospodarzy w rozmowach na miejscu, w gospodarstwie. Niestety nie wystarcza mi czasu na instruktaż indywidualny. Mam do obsługi 767 gospodarstw i wiele zadań organizacyjnych. W każdej wsi staram się otoczyć szczególną opieką gospodarstwa o niskiej produkcji oraz 2-3 lepsze i te dają przykład innym. Plony rzepaku zapowiadają się wyjątkowo dobrze, chociaż masowo wystąpił słodyszek. Proszę pana, opryskiwany był ten rzepak? Opryskiwany. Dawno? No, początkiem maja. No widzi pan, tutaj jeszcze występuje słodyszek rzepakowy. O, właśnie widać. Co za przyczyna, że właśnie tutaj występuje? No nie wiem, przyjechali z bazy międzykółkowej. Z Brzykowa? Pogoda była odpowiednia? Była, tak. Nie za wysoka temperatura? No tak średnio. A czym pryskali? Detoksem. Trzeba powtórzyć zabieg. No ale proszę pana, tu jest już duży rzepak i kwitnie. Mogą się pszczoły zatrudnić. Oczywiście, to zastosujemy nowy środek, powiedzmy skutecznie działający, z tym, że nie trzeba będzie go stosować, jest jakiś nalot pszczół, wie pan. Będzie to toksafen. Musimy zastosować ten zabieg, bo jest piękny rzepak. Toksafen należy stosować rano lub wieczorem, gdy pszczoły nie latają. A jeśli chodzi o wzrost, proszę pana, no szkoda wjechać jakimś ciągnikiem. Dokona go pan aparatem plecakowym. Zabiegi ochrony roślin wykonuje głównie MBM w Brzykowie. Mają kłopoty z traktorzystami. Nie zawsze dobrze pracują. Czasem to zwykłe niedbalstwo, częściej brak kwalifikacji i nie najlepszy nadzór. Podczas wiosennego przeglądu pól i obejść rolnik żalił się, że zniszczono mu część plantacji. Rzeczywiście chwasty niewiele ucierpiały, a pszenica zżółkła. Muszę to omówić z kierownikiem bazy. Taka działalność nie tylko przynosi szkody, zniechęca też gospodarzy i utrudnia mi pracę doradczą. Na szczęście są i pozytywne przykłady. Ci, co wykonali prawidłowo wszystkie zabiegi, będą mieli dobre zbiory. Latem prowadzę praktyczne szkolenia na demonstracjach i pokazach konkursowych. Staram się, aby dla rolników szkolenia te były okazją do wymiany poglądów, aby dobre wyniki były przykładem dla gospodarstw słabszych. Tematem dzisiejszego grupowego praktycznego szkolenia będzie porównanie odmian pszenicy przy dwóch poziomach nawożenia. Szczegółowo to zreferuje rolnik gospodarstwa przykładowego. To jest poletko ogólnie całe, jest prawie hektar. I znaczy się połowa jest żelaznej, połowa jest dankowska biała. I jest nawożona w 30 w czystym składniku azotu. Na poletku A tutaj jest 28 fosforu i 40 potasu. Na poletku B w drugim końcu jest 70 azotu, 56 potasu, znaczy się fosforu i 80 potasu. Jak panie tatku stosował nawożenie? Nawożenie stosowałem fosforowe, potasowe, pod korzeń, znaczy się przy siewie. Czyli po przed siewem, tak. Ta. Po a znaczy się na poletko B, na to drugie czy, jeśli chodzi i na to pierwsze, to dawałem z wiosną
razem też nawożenie azotowe, znaczy się pogłówne, a na poletko B dawałem drugi raz przed wykłoszeniem jeszcze. Panie tatku, opryski były dawane na tą pszenicę? Była, znaczy się pryskana. A czym była pryskana? Zachwaszczona. Była zastosowana mieszanka pieliku z chwastoksem. Skuteczność zabiegu widzimy doskonała. Stonki na ziemniakach jest w tym roku bardzo dużo. Na moim poletku też. Działka, którą uprawiam, musi być wzorowa. Trzeba dać przykład innym. Przemysł mógłby robić lepsze maski. W tych nie można długo wytrzymać. Prace żniwne przebiegają dość sprawnie, chociaż część zbóż leży i są trudności z niektórymi częściami do snopowiązałek. Udało mi się zachęcić prawie wszystkich gospodarzy do wykonania podorywek jeszcze przed zwiezieniem snopków. Coraz więcej rolników widzi korzyści z siewu poplonów. Do wprowadzenia nowości skłaniają dobre wyniki zebrany plon. Okazje takie również wykorzystuję do praktycznego szkolenia. Taka forma doradztwa jest najbardziej skuteczna. Panie płóciennik, może pan przypomni, jakie pan zastosował nawożenie mineralne i organiczne w poziomie A i w poziomie B? W poziomie B zastosowałem 80 azotu, 70 fosforu i 120 potasu. No, na ogół wygląda to, że dość dobry urodzaj jest, dość dobre są ziemniaki. No, w tym tak samo były i pielęgnacje, jak odrosły troszkę, były i redlone, były i włóczone. Kiedy pan obsypywał i kiedy przeprowadzał bronowanie? Odrosły około 15 cm. A jeśli chodzi o chorobę na przykład, odporność na chorobę? A urany są w każdym razie na razie w 100% zdrowe. Tak. I odporne na przechowywanie. A ile też tak z hektara mogły wydać? No, około 300 kwintali z hektara będzie. Będzie 300? Będzie. Okopowe obrodziły w całej gromadzie. Można będzie przyjąć w planie gromadzkim wyższe wskaźniki wzrostu produkcji zwierzęcej. Nad każdą pozycją planu trzeba się dobrze zastanowić. Ponieważ w biurze gromadzkiej rady nie zatrudniono dotychczas referenta rolnego, wszystkie sprawy związane z opracowaniem planu gromadzkiego obciążają mnie i zootechnika. W realizacji planu gromadzkiego pomoże mi asystent. Ma on być zatrudniony już w przyszłym miesiącu. Główne założenia planu trzeba przedyskutować z przedstawicielami kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich, MBM-u, GS-u, SOP-u oraz z organizacjami politycznymi i młodzieżowymi. Jutro będę miał taką okazję. Odbędzie się zebranie aktywu gromadzkiego. Państwo zapoznali się z planami gospodarczymi gromady, a teraz prosiłbym o dyskusję. Jako przedstawiciel młodzieży chciałbym poruszyć dwie zasadnicze sprawy. Proponujemy, aby jak w tej chwili z 318 hektarów uprawy pszenicy podnieść tę uprawę na ogólny nasz rejon do 340 hektarów. Baza paszowa również wiąże się z poplonami ozimymi. W tej chwili na naszym teren uprawa ta wynosi 218 hektarów. Proponujemy podnieść do 230 hektarów. MBM w ramach Funduszu Rozwoju Rolnictwa ma w planie na rok 1971 zakupić sprzęt w postaci kombajnu zbożowego. Kombajn by się przydał na naszym terenie w związku z dużym sprzedażą nawozu, które rolnicy zakupili w GS-ie. Należy się zastanowić, czy zachodzi konieczność zakupienia kombajnu zbożowego. Już w roku przyszłym nasze grunty i pola nie są przygotowane w pełni i być może jeszcze w przyszłym roku nie będą przygotowane do tego, by można z tym ciężkim sprzętem wejść na pola. Moim zdaniem wydaje się, prawda, że... Zebranie trwało długo. Ostatecznie zakup kombajnu postanowiono odłożyć do chwili zakończenia komasacji gruntów. Moje propozycje zostały przyjęte ze zrozumieniem. Przy ustaleniu kierunków produkcji i planu prac w gromadzie wykorzystuję wnioski z lustracji gospodarstw przeprowadzonej przez zespoły specjalistów. Lustracje te ujawniają również niedociągnięcia.
pozwalają dokładniej ustalić program prac nad wdrożeniem postępu rolniczego. Podczas lustracji zdobywam lepsze rozeznanie potrzeb kredytowych i materiałowych, dlatego mogę w uzasadniony sposób wysuwać postulaty w stosunku do instytucji obsługujących rolnictwo w mojej gromadzie. Niełatwa jest ta moja praca, lecz jeśli widać wyniki, daje zadowolenie.